Cześć moi drodzy, witam was w pierwszym motovlogu 2020 roku. Do tej pory nie było jakoś zbytnio okazji, żeby specjalnie wyjść i ponagrywać jakieś filmiki, bo to się jakoś nie składało, że jak pogoda była ładna, to czasu nie było, jak na złość. No ale co, zobaczcie, mamy tak naprawdę końcówkę stycznia, zaraz za moment, niebawem luty. A pogoda nie dość, że taka przyjemna, to tak naprawdę tylko nastraja, żeby wyjść i żeby pojeździć. Po prostu rewelacja. Ktoś tam zapowiadał wcześniej, mówił, że że będzie zima stulecia, że prawdopodobnie będzie mnóstwo śniegu i nie wiadomo czego jeszcze, a tu patrzcie, się okazuje, że... piesy. Piesy chciały mnie bić. Biedne piesy. Teraz już przypominałem się te memy, że nie będzie trzeciej wojny światowej, bo pieski się boją. Będzie zakaz sprzedaży wydechów, bo pieski się boją. Wszystkiego będzie zakaz, kurna. Tak to mam. Masakra. No, następny. No, widzieliście ten taki liskowaty, a nie bojący. No, jestem szczerze ciekawy, jak ten sezon się rozpocznie, jakie będziemy mieli ceny paliw i tak dalej, jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz ta sytuacja na świecie, te jakieś Iraki, Irany i nie wiadomo co jeszcze, panoszą się tam wszyscy. Może to najprawdopodobniej będzie miało wpływ na cenę paliwa. Nie wiem, dawno nie tankowałem, powiem wam szczerze, że chyba ostatni raz to tankowałem jeszcze w 2019 roku, przed tą całą taką gówno burzą, która się zaczęła, więc nie wiem co mnie czeka przy następnym podjeździe na stację benzynową. Zobaczymy, się okaże. Że dzisiaj po zakończonej jeździe zajadę, żeby go zatankować, aby sobie dalej jeszcze póki co stał z pełnym zbiornikiem. No zobaczymy. Swoją drogą, a propos tankowania i stacji benzynowych, no to chciałbym dzisiaj porozmawiać o pewnym fenomenie, słuchajcie. To jest coś, co mi się trochę, no mówię, w pale nie mieści, co się zaczęło ostatnio wyrabiać. No ale cóż, no nie wiem dokąd to będzie zmierzało. Ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Ale mianowicie, zawsze trochę na okrętko od tej strony. Słuchajcie, pojechałem ostatnio na pocztę. I na poczcie taki numer, że no jak zwykle pełno ludzi, no przecież normalne, nie? Jakby inaczej na poczcie. Na poczcie u nas, naszej głównej, mamy nie wiem ile, 6 okienek. Oczywiście wszystkie nieczynne. Raptem 2 czynne i w obu jakieś 2 różne rzeczy można było załatwić. No i z racji tego, że te okienka jakoś tak na zmianę przyjmowały, raz jedno, raz drugie, no to z tego samego powodu też i ludzie się ustawiali do takiej, nie wiem jak to powiedzieć, takiej kolejki ogólnej, tak? I panie po prostu krzyczały, kto następny, i ta następna osoba odchodziła. Ale, mówię, śmieszne to było, że kolejka prawie w ogóle nie postępowała. I to nie dlatego, że ludzie przychodzili wykonywać jakieś opłaty, że ludzie przychodzili wysłać listy, tylko dlatego, że kurczę, z poczty, gdzie się powinno tak naprawdę no kupić znaczki, jakieś ewentualnie, nie wiem co, wziąć druki, jakieś przekazy, żeby nadawać paczki, kupić jakieś opakowania, kartony. Zrobiły się supermarkety, które tak naprawdę sprzedają wszystko. Wszystko. I kosmetyki tam znajdziecie, i nawet kurde lalkę Barbie, jakieś zabawki. Też bez problemu jesteście w stanie znaleźć. Auć. Krzywo stanąłem. No i co? I to takie... taki bezsens się robi. W momencie, kiedy przychodzicie w miejsce, gdzie tylko w tym miejscu możecie załatwić pewne rzeczy, prawda? Tylko w tym miejscu możecie wysłać cokolwiek, tylko w tym miejscu możecie kupić znaczek pocztowy, tylko tu możecie, nie wiem, no paczkę nadać. Pomijam, że jakieś opłaty, tak? Czy ktoś chce zrobić faks, no to wtedy... ktoś nie ma faksu w domu, no to może go, nie wiem, czy ktoś w ogóle to wysyła jeszcze, no ale mają taką usługę na poczcie, co jest dziwne. Zresztą, jeszcze dla mnie, mówię, w dobie maili, SMS-ów, nie wiem, jakichś tam komunikatów, messengerów, nie wiadomo czego jeszcze. No i co? I stoimy, kurczę, w kolejce jakiejś ogólnej, gdzie zaraz za mną będzie pewnie z 20 osób, dużo ludzi stoi z paczkami, aj, zielone. I... nie chciałem stać, akurat się zmieniło.
stoją z tymi paczkami, no ale przychodzą sobie jakieś mamy z dziećmi, jakieś babcie, które nagle zaczynają oglądać, czy one chcą takie chrupki, czy one chcą taką szczotkę, czy one chcą taką lalkę, czy takie autko dla wnuczka, a może jednak nie to, a pani da niebieskie, a jednak nie niebieskie, to brzydkie, bo ma kółka nie takie, to może pani da jednak to czerwone. No kurna, i człowieka krew zalewa, tak, bo mówię, przychodzę i się pytam, czy nie da się zrobić jakiegoś, nie wiem, jednego okienka, gdzie można cały ten syf, ten marketowy kupić, a żeby ludzie, którzy przychodzą, załatwić tą sprawę, tą jedną, jedyną sprawę, którą właśnie w tym jednym konkretnym miejscu można załatwić, to żeby oni, nie wiem, byli jakoś osobno obsługiwani, żeby to jakoś szło, żeby to był jakiś sens tego wszystkiego. No mówię, w jakąś głupią stronę ten kapitalizm poszedł, bo wychodzimy z założenia, że wszyscy zarabiamy, no to w końcu będziemy wydawać, że wszyscy płacimy podatki, wszyscy, nie wiem, jesteśmy częścią społeczeństwa, to nam się należy, ja stałem, to ty też będziesz stał w kolejce i tak dalej, nie? Bo to już nie chodzi o to, że ja będę teraz wam wszystkim tutaj marudził, tak? I się zachowa jak jakiś człowiek, który ma nie wiadomo jakie, nie wiem, wyobrażenie o sobie i oczekiwania od wszystkich, od całej reszty, a najmniej od samego siebie, bo to nie o to chodzi. Tylko, no, staram się znaleźć w tym wszystkim jakąś logikę, tak? I kurde, powiem szczerze, że nie umiem, no. A nie, to jest horror. To jest tak samo, jakbyście poszli do kolejki, stać w kolejce, nie wiem, w aptece, gdzie jest pełno ludzi i kolega nie postępuje, dlatego że akurat jakieś baby, kurna, majtki patrzą, nie? No widzicie tą analogię? Okej, okay, i teraz jest tak, zostawmy tą cholerną pocztę, bo to jest osobny temat, poczta jest państwowa i to jeszcze mnóstwo czasu będzie musiało upłynąć, żeby cokolwiek się zmieniło. O kurczę, jeszcze ta droga taka zaślimaczona, widzę. Teraz tak, bo gadam od paru minut i gadam i kurczę, wypadałoby no jakoś tak zwięźle to przedyskutować i wreszcie do brzegu dobić. I teraz sprawa konkretnie dotyczy mojej ostatniej wizyty, właśnie jeszcze przed Nowym Rokiem na stacji benzynowej. Stanąłem najpierw za gościem, no bo była kolejka do jednego dystrybutora, a przed drugim dystrybutorem był tylko jeden człowiek, który dopiero co podjechał zresztą, na moje nieszczęście, bo ja nie mogłem zrobić lewoskrętu, bo musiałem wszystkich przepuścić. No i stoję i czekam, bo on będzie tankował, słuchajcie, i zatankował swoją jakąś tam Skodę Felicję, kurde, za 24 zł, nie? Dobra, nieważne, poszedł na tą stację, do tej, nie wiem, budki, tak, czy do tego budynku stacji, żeby zapłacić pieniądz. No i kurczę, ja tam stoję, kwitnę, mija 5 minut, mija 10 minut i kurde, gościa nie ma, no nie wraca. Nie ma, nie wraca, no. Stoję jak ten paź, bo 20 minut dobre stałem pod tym dystrybutorem, aż w końcu przyszedł. Przyszedł i kurde, był obwieszony jak jakiś koń cygański. Pełno miał przy sobie jakiś siatek, jakieś hot dogi, jakieś inne rzeczy, nakupował tego nie wiadomo po co, jakieś chrupki. Nie wiem, może jechał do wnuków, może jechał gdzieś na jakąś, nie wiem, na jakąś imprezę, cokolwiek, albo w ogóle się szykował w długą trasę. Nakupował tego, ludzie, słuchajcie, poszedł z niczym, a wrócił z dwiema reklamówkami do samochodu. Wreszcie, kurde, odjechał, zatankowałem motocykl, zalałem motocykl, słuchajcie, no kurczę, nie wiem, za chyba 67 zł, tak? No to śmieszne trochę, tak, że ktoś tankuje motocykl za więcej niż inna osoba tankuje samochód. Może to będzie za niebawem jakiś wyznacznik, nie wiem, luksusu albo, nie wiem, statusu społecznego. Horror. No i idę, kurde, do tej stacji, żeby do środka do budynku, żeby zapłacić. No i masakra, no przede mną cztery osoby stoją w kolejce. Znowu są dwa stanowiska, jedno nieczynne, jedna pani obsługuje. I kurde, patrzę tak, że jeden gościu znowu nabrał pełno jakichś rzeczy, bo kurczę, energy drinki, jakieś kanapki, jakieś kurde batony, jakieś chipsy, pełno tego. Drugi czeka na jakiegoś hot doga, więc nie może odejść, zrobić miejsca w kasie, bo czeka, aż mu się ten kurna, takie ubacha weźmie i tam zagrzeje, nawywija, żeby jej kobieta zapakowała to tak jak należy, przygotowała, sprzedała. No i stoję, czekam, kurde, przychodzą te dwie osoby z tej kolejki, trzecia osoba, ostatnia osoba przede mną, chce za coś zapłacić i kurde, nie może, bo karta jej nie działa, gotówki nie ma ze sobą. Ja jak ten debil chyba z godzinę to co najmniej spędziłem na stacji benzynowej, dlatego że ludzie próbowali załatwić jakieś swoje psychiczne, cholerne sprawy, zamiast przyjechać i zatankować tylko ten samochód i zrobić, nie wiem, swoje i stamtąd spadać. No mówię, ludzie, to jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś bezsens totalny, nie? Mówię, jestem strasznie tym sfrustrowany, dlatego że no, udało mi się troszeczkę tego świata pozwiedzać i
widziałem, jak to wygląda gdzie indziej. I no mówię, że to jest horror, tak? Czemu nie może być osobnego okienka, żeby ludzie, jak chcą sobie kupić te jakieś, nie wiem, pędzi żarcia, czy jak ludzie chcą sobie kupić te jakieś, nie wiem, batoniki czy inne rzeczy, no to niech sobie tam podejdą i kupią, tak? Zapłacą najpierw za to paliwo, normalnie tak jak należy, a potem niech spadają do drugiego okienka, chcą zrobić zakupy, to niech sobie zrobią zakupy, tak? No taka byłaby logika. Wszyscy byliby zadowoleni i byłoby wiadomo, że każdy przyszedł załatwić jakąś swoją sprawę, tą, którą tylko w tym miejscu mogę załatwić, no bo do licha gdzie ja indziej jestem w stanie sobie kupić paliwo, tak, do motocykla. Na poczcie, gdzie znowu kurna będę się użerał z matkami, które lalki Barbie dla swoich dzieci wybierają. W Stanach było niebo lepiej, bo tam się podjeżdżało do dystrybutora, się płaciło kartą w dystrybutorze. Tyle, ile wlałeś, to ci ściągnęło z rachunku i po wszystkim jechałeś. Chciałeś kupić coś więcej, no to właziłeś do środka i osobno za to, co chciałeś w środku kupić, to płaciłeś. No i to jakoś szło normalnie, jeden za drugim. Kurde, nam się w ogóle w kolejkach nie stało. Na jakichś tam wypierdziszewach ewentualnie, gdzie nie było takich dystrybutorów, no to się podjeżdżało i starszy dziadek się pytał, ile wlać i mu mówiłeś, fill it up, tak, po korek i po wszystkim, no. Zalewał swoje, mogłeś mu nawet niemalże do ręki zapłacić, jeżeli cię tam rachunek czy paragon nie obchodził i po wszystkim. To tutaj takie cyrki, nie? No mówię, ja pierdzielę. Teraz sobie wyobraźcie taką samą sytuację, jak jest, nie wiem, na zewnątrz 35 stopni, tak, bo jest lato, wy jesteście full w ciuchach i wy kurde godzinę stojecie pod dystrybutorem, nie? Najpierw pół godziny pod dystrybutorem, a potem kolejne pół godziny w środku w sklepie. Wewnątrz stacji benzynowej. O kurde, no to jest paranoja, mnie to tak niesamowicie irytuje, że się w głowie nie mieści. A tak niewiele trzeba, żeby to poprawić, nie? To jest jedna rzecz, główna, dlatego że druga rzecz, która się zdarzyła, pierwszy raz, słuchajcie, mi się zdarzyła taka sytuacja, że jak pojechałem na stację benzynową, to ludzie powiedzieli, że mam zdjąć kask, dlatego że mnie nie obsłużą. No kurde, serio? Bo podjeżdżam legalnie motocyklem, widać moją tablicę rejestracyjną, że można mnie w dowolnym momencie złapać, spisać godzina, która jest, ale no wchodzę do środka do budynku, no chcę zapłacić, tak? I co, jest problem? Się nagle tak wszyscy co, terroryzmu boją, że nie wiem, że ja wyskoczę z jakimś nożem i nie będzie mojej twarzy na kamerze widać. Mówię do liga, nie wiem co to się porobiło, się w dupę poprzewracało wszystkim po prostu. No i okej, no to ja... Pierwsze pytanie, jakie zadaję tej kobiecie, która mi mówi, że ona mnie nie obsłuży, jak ja kasku nie zdejmę. A co ona zrobi, kiedy przyjdzie do niej taka ninja arabska zamaskowana, nie? Czy co, czy będzie jej też kazała tą maskę z głowy ściągnąć? I ona do mnie mówi, że nie, dlatego że to jest religia, nie? No to ja mówię, słuchajcie, no... Mówię, ja jestem szamanem religii LWG, ludzie, my jak ktoś ginie, no to... Zapalamy znicze wirtualne i msze za siebie odprawiamy na Facebookach, mówię. To też jest religia, mówię. I o co w tym chodzi? Mówię, no niech mnie pani nie denerwuje, no. Słuchajcie, wszystko fajnie, pięknie, ładnie, byłoby genialnie. Gdybym jeszcze nawet, jeżeli gdzieś tam przyjeżdżam i chcę zatankować sobie motocykl, żebym miał jakieś miejsce, żeby położyć ten kask, który, no kurde, chcę z głowy zdjąć. Żebym miał miejsce, żeby położyć rękawiczki. Żeby móc się z tego wszystkiego rozebrać tak jak należy, ale nie, no bo wszyscy wychodzą z założenia, że jeżeli tankujesz, to masz wydać, nie wiem, tam dziesiątki, setki złotych, zrobić swoje i spadać jak najszybciej, nie? Tylko jakoś, kurna, to się wszystko kupy nie trzyma, nie? Bo ja szybciej jestem w stanie przyjechać na stację. No masz, kurde. Oś mnie wystraszył. Zasłoniłem sobie, jak się za łokciem lusterko, się w ogóle nie spodziewałem. Nieważne, niech se jedzie, niech se robi. Tak niewiele trzeba, słuchajcie, żeby to wszystko było normalne, nie? Na niektórych stacjach benzynowych ludzie mnie znają, no bo kurczę, przecież jeżeli tankuję ten motocykl regularnie, mnie widzą i wcześniej ściągałem kaski, wiedzą, kto ja jestem. I mówię, jest kultura, jest fajnie, jest dzień dobry, co słychać, czy wszystko w porządku, tak? Albo czy paliwo będzie w końcu tańsze, zawsze jest standardowy tekst. I jakoś na niektórych stacjach może być normalnie, może być fajnie, nie? A na innych stacjach jakieś przepisy, bo nam tak każą, bo to musi być widoczne i kurde, człowiek się wścieka, że nie może być normalnie, nie? Nie wiem, mam wrażenie, że sami sobie to robimy. Mówię, nie wiem, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Jeżeli mieliście podobne sytuacje, napiszcie mi, żebym wiedział, że nie jestem sam, bo... Mówię, ja nie jestem, podejrzewam, przewrażliwiony. Ja jestem dosyć cierpliwym człowiekiem, przynajmniej takie mam... Takie zdanie o sobie. Zdarza się naprawdę bardzo rzadko, że gdzieś tam wybucham, ale to z reguły mówię, żeby się wydrzeć na samego siebie, do samego siebie, a nie na kogoś.
Wtedy połowa wszechświata wie, że ja jestem niezadowolony, o tak jak teraz, kurde, od świateł, od czerwonego do czerwonego. Ale się, no, mówię, na ludziach się nie pastwię, tak, i gdzieś tam to zduszę w sobie i tyle, ale no ostatnio to mówię, że to był jakiś przesyt tego wszystkiego, co to się wydarzyło i... A moi drodzy, słuchajcie, dosyć tego dobrego na dzisiaj. Zmarzłem trochę, dlatego że jak widzicie, nie mam swojego kołnierza dzisiaj skórzanego na szyi, więc się odkrytą na te 4 stopnie i taką jazdę, to tak trochę to denerwuje. I cóż, ja jeszcze przed powrotem do domu zajadę i zatankuję motocykl znowu na full, żeby stał z pełnym zbiornikiem, gotowy na następną jazdę. Ja się znowu poużeram, kurde, na stacji benzynowej. Czy to z jednym, czy to z drugim schematem. A zobaczymy. A nieważne. To nic, moi drodzy. To by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.